Witam wszystkich. No więc tak, mam przyjemność zacząć taką fizyczną część, więc od strony matematycznej mój wykład będzie taki trywialny dość, ale za to myślę, że będzie aż za bardzo nietrywialny koncepcyjnie i fizycznie, nawet dla mnie samego. Więc o kotach Schrödingera większość słyszała, no i jakoś takich właśnie nie spotykamy na ulicach. I zastanawiam się właśnie, możemy się zastanawiać dlaczego. Więc zacznijmy od takiego kanonicznego eksperymentu, czyli eksperymentu interferencyjnego, gdzie pewną falę puszczamy na przegrodę z dwoma szczelinami i wiemy, że jak puścimy jakąkolwiek falę, czy to falę na wodzie, czy falę świetlną, to te dwie szczelinki będą źródłami nowych takich fal, które zaczną interferować na ekranie i powstanie taki charakterystyczny obraz interferencyjny, gdzie w pewnych punktach fale się kasują, bo akurat ich amplitudy są przeciwne w tych miejscach, a w pewnych się wzmacniają. Tak, i powstaje obraz interferencyjny, gdzie właśnie natężenie fal na ekranie ma taki oscylacyjny charakter. No i to jest wszystko proste, jeśli myślimy o falach. No ale wiemy, że w szczególności światło, no to nie jest taką sobie po prostu falą, tylko zgodnie z mechaniką kwantową składa się z kwantów, i tak naprawdę powinniśmy sobie wyobrażać, że ta detekcja, czyli rejestrowanie światła odbywa się w taki sposób, że rejestrujemy porcje energii, czyli właśnie fotony. No i w związku z tym to światło, które wysyłamy na przegrodę, składa się z tych fotonów. No i co by było, gdybyśmy teraz te fotony potrafili wysyłać pojedynczo, czyli wysyłać takie słabe impulsy światła, że w jednym impulsie jest jeden foton. No i jeśli zaczniemy myśleć o tych fotonach jako o kuleczkach, no to takie fotony albo zginą na tej przegrodzie, no albo jak nie zginą, to przejdą jedną z dziurek. No i jak przejdą górną dziurką, no to gdzieś będą trafiać w tą górną część ekranu w różnych miejscach, troszkę może tutaj, troszkę tutaj, zależnie jak tam dokładnie leciał. No ale mogą też iść dołem, to będą trafiać gdzieś tam w dolną część ekranu. Więc jeśli światło składa się z wielkiej liczby takich fotonów, które sobie lecą i raz lecą jedną górką, raz drugą, no to na ekranie po wielu takich uderzeniach fotonów powinniśmy zaobserwować tak jakby takie dwie plamki, prawda? Takie dwa obszary, gdzie te fotony najczęściej uderzają. Jeśli by ten obrazek fotonów jako kuleczek, które mogą przejść przez jedną dziurkę, był prawdziwy. No ale wiemy, że tak nie jest, jak robimy eksperyment, że nawet jeśli będziemy wysyłać to światło pojedynczymi impulsami, gdzie jest tylko jeden foton, to one będą trafiać ciągle zgodnie z tym obrazem interferencyjnym, który jest charakterystyczny dla interferencji fal. No i jak to zrozumieć? No więc fizycy to rozumieją w taki sposób, że po prostu mówią, że ten pojedynczy foton, on interferuje sam ze sobą i że on nie ma dokładnie określonej drogi, którą przechodzi. I w tym sensie, jeśli próbujemy to jakoś sobie narysować, no to jakoś tak sobie myślimy, że ten foton jest zdelokalizowany, kiedy przechodzi przez ekran i w związku z tym w zasadzie zachowuje się tak jak fala, tak? Czyli będą te jego kawałki przechodzące przez różne dziurki interferować ze sobą tak jak fala i matematycznie w ramach mechaniki kwantowej zapisujemy to jako coś, co się nazywa superpozycja kwantowa. Matematycznie jest to jakby dodawanie dwóch wektorów w pewnej przestrzeni i ten plusik, który tutaj jest, on ma oznaczać właśnie kwantową superpozycję, co tak operacyjnie ma oznaczać, że to jest jakby jedno i drugie, tak? Czyli jedno i drugie istnieje naraz, czyli taka własność pod tytułem przechodzenie dolną dziurką i własność pod tytułem przechodzenie górną dziurką istnieją naraz i ten plusik trzeba traktować jako taki kwantowy plusik i nie należy go traktować jako czysto probabilistyczny opis tego, że my nie wiemy, którą dziurką przechodzi. I to się nazywa kwantowa superpozycja i to jest taka fundamentalna zasada całej mechaniki kwantowej, że w zasadzie wszystkie układy kwantowe, które opisujemy jakimiś stanami kwantowymi,
to jeśli możemy je opisać jakimiś stanami kwantowymi 0, 1, to też możemy je opisać, to też istnieją takie stany, które są superpozycjami tych 0 i 1. Tam możemy sobie wstawiać jeszcze różne wagi w tych superpozycjach, ale to może nie jest takie istotne. Ważne jest to, że fizycznie to ten obrazek, jaki nam powstaje, no jest taki troszkę niepokojący, no bo te stany, ich treść fizyczna jest taka, że właśnie cząstka istnieje w kilku miejscach jednocześnie albo porusza się jednocześnie z różnymi prędkościami, bo tak samo możemy superpozycję stanów o różnych prędkościach składać, albo możemy w przypadku atomu mówić, że on jest w różnych wzbudzeniach swoich, czyli o różnych energiach jednocześnie, no albo ekstremalnie myśleć o tym kocie kwantowym, który ma dwa stany, żywy i martwy, no ale jeśli potraktujemy, że te stany są stanami kwantowymi, to zgodnie z zasadą superpozycji powinniśmy móc również napisać żywy plus martwy i taki stan legalnie może istnieć i powinniśmy móc go przygotować w ramach jakby narzędzi, które daje nam mechanika kwantowa. No i właśnie, dlaczego go nie ma? Dlaczego tak trudno zobaczyć takie dziwne stany? Więc odpowiedzią na to jest po pierwsze taki prosty najpierw modelik, gdzie wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje zmierzyć, którędy foton przeszedł przez umieszczenie detektora przy jednej ze szczelinek w taki sposób, że jeśli foton jest właśnie przechodzi przez tą górną szczelinkę, to detektor się zaświeca na przykład na czerwono, tak? Czyli klika. I okazuje się, że jak coś takiego zrobimy, to obraz interferencyjny zniknie. Co zinterpretujemy w taki sposób, że pomiar niszczy naszą superpozycję i zmusza foton do dania odpowiedzi, którą drogą idzie. I formalnie, matematycznie to byśmy powiedzieli, że to oznacza, że ten plusik zamienia się na loop. Tak, że niszczymy kwantową superpozycję, zastępując ją taką czystą, można powiedzieć, mieszanką probabilistyczną, tak? Czyli takim klasycznym prawdopodobieństwem, że okej, on przejdzie tędy albo tędy. No i teraz pytanie, czy to słowo ktoś, to powiemy, że ta superpozycja jest zniszczona. I teraz tutaj jest pytanie o to słowo ktoś, tak? Ktoś mierzy. Czy tutaj naprawdę kluczowy jest pomiar, żebyśmy mogli powiedzieć o niszczeniu superpozycji albo o niszczeniu tego obrazu interferencyjnego na ekranie? No i właśnie pewną próbą odpowiedzi na ten problem jest teoria dekoherencji kwantowej, gdzie próbujemy detektor potraktować też jak układ kwantowy. Czyli tak jakby zaczynamy rozszerzać granice opisu kwantowego tak, żeby ona objęła również detektor. Czyli formalnie detektor traktujemy jako drugi układ kwantowy i stan całości, czyli stan naszego fotonu, który jest w superpozycji 0 plus 1, opisujemy wspólnie ze stanem detektora i tutaj się pojawia taka żarówka, co matematycznie to oznacza iloczyn tensorowy, ale na nasze potrzeby to jest po prostu taki znaczek, który oddziela nam stany, które opisują stany dwóch układów fizycznych. Okay? To jest taki po prostu znaczek, który sobie piszemy, żeby powiedzieć, to jest układ pierwszy, czyli nasz foton, to jest układ drugi, czyli nasz detektor. I teraz detektor tak naprawdę jest pewnym urządzeniem kwantowym, które oddziałuje z fotonem. I my to oddziaływanie też możemy opisać jako ewolucja układów kwantowych. Możemy wprowadzić model tego oddziaływania za pomocą pewnych nie wiem, sił, tak? czy jakiegoś języka, w którym te układy ze sobą oddziałują. I takie modele można napisać i w takich modelach okaże się, że ten detektor oddziałując z fotonem, to oddziaływanie powoduje powstanie takiego stanu, w którym foton idzie dołem, detektor nie klika, plusik kwantowy, superpozycja, foton idzie górą, detektor klika. Powstaje taki stan splątany
fotonu i detektora. I wszystko to opisujemy kwantowo. Nie wprowadzamy tutaj żadnego pomiaru na tym etapie oddziaływania detektora z fotonem. Jest to po prostu oddziaływanie dwóch układów kwantowych. Okaże się, że jeśli taki stan następnie zastanowimy się, co się będzie działo, jeśli będziemy dalej go ewoluować i pozwolić temu fotonowi trafić w ekran, to okaże się, że w ramach formalizmu mechaniki kwantowej, jeśli będziemy teraz liczyć prawdopodobieństwa znalezienia fotonu w różnych miejscach ekranu, prążki interferencyjne znikną. Czyli sam fakt, że informacja o drodze fotonu została jakby wyciekła, czyli znajduje się w stanie innego układu kwantowego, powoduje zniszczenie możliwości interferencji tych dwóch stanów 0-1. Okay? I w zasadzie to jest fundament teorii dekoherencji kwantowej. Opisać pewne zjawiska, uwzględniając to, że nasz układ kwantowy oddziałuje z innymi układami dodatkowymi i przez to próba zaobserwowania superpozycji kwantowej i efektów interferencyjnych na naszym układzie jest bardzo trudna. Przez to, że nasz układ splątuje się z otoczeniem, czy też można powiedzieć, że informacja wycieka do otoczenia. No i teraz oczywiście im większe układy kwantowe, im większe układy fizyczne, tym one silniej oddziałują z otoczeniem. Czyli taki pojedynczy foton, jeśli rzeczywiście jest w miarę przyjaznych warunkach otoczenia, możemy go wprowadzić w bardzo wyraźne stany, które są superpozycjami kwantowymi. Ale znacznie trudniej zrobić to z na przykład dużymi cząsteczkami. I ludzie się ścigają w pokazaniu efektów interferencji kwantowej na coraz większych i większych cząsteczkach i obecnie takimi rekordami to są takie cząsteczki organiczne, których masa jest 25 tysięcy mas atomowych. Czyli to są, tak jak tutaj jest narysowana taka cząsteczka, już bardzo złożona i dla takiej cząsteczki udaje się zaobserwować prążki interferencyjne, choć no, ludziom to zajęło wiele lat, żeby od pojedynczego fotonu czy od pojedynczego atomu dojść do eksperymentów, w których można zaobserwować coś takiego. Natomiast im większe obiekty, tym dekoherencja jest silniejsza i tym w związku z tym trzeba bardziej się starać i trudniej i te prążki są coraz słabsze. Tak? Tutaj widzimy na tym wykresie tych prążków, no one są takie, znaczy wyraźne, ale duży jest tutaj szum. No i co z tego wynika? Generalnie wynika z tego to, że wszystko dekoheruje i jeśli na przykład by ktoś miał taką fantazję i próbował wprowadzić, nie wiem, jakiś taki pyłek, który jest wielkości milimetra, taki kurz, superpozycję taką, żeby on był chociaż w odległości właśnie jednego milimetra, na odległościach jednego milimetra w superpozycji, okaże się, że nawet bez żadnych specjalnych oddziałujących obiektów na ten pyłek, tylko uwzględniając fakt, że ten pyłek ciągle zderza się z innymi cząsteczkami powietrza czy ze światłem w otoczeniu, dekoherencja będzie zachodzić bardzo szybko. To znaczy różne położenia pyłka powodują różne zachowanie cząsteczek, które się z nim zderzają, a w związku z tym informacja o jego położeniu wycieka do otoczenia i zmienia stan otoczenia. A w związku z tym, jeśli wprowadzimy taki pyłek w superpozycję bycia tu i tu, to on bardzo szybko będzie dekoherował przez to, że jego stan tu czy tu zmienia stan otoczenia. I są takie charakterystyczne skale czasowe dla tego modelika, który tutaj przedstawiłem. Jeśli by na przykład uznać, że istnieje tylko kosmiczne promieniowanie tła, to taki pyłek na odległościach 1 mm mógłby być w superpozycji no, przez czas mniej więcej 1 sekundy. Czyli to rzeczywiście jest, no można powiedzieć, długo, no, ale to jest przy założeniu, że jedynym źródłem dekoherencji jest uderzanie fotonów kosmicznego promieniowania tła. Jeśli już uwzględnimy fotony termiczne, to ten czas spada 10 do minus 18 sekundy, a jeśli po prostu weźmiemy nasze warunki tutaj normalne, czyli cząsteczki powietrza, które uderzają w nasz pyłek, to już ten czas jest 10 do minus 31 sekundy.
Dlatego pyłka nie zaobserwujemy w superpozycji takich dwóch położeń, a tym bardziej kota. No i ostatnie przesłanie teorii dekoherencji jest takie, że dzięki niej ludzie próbują tłumaczyć, jak w ogóle powstaje świat klasyczny z takiego fundamentalnie kwantowego opisu. Bo jest to dość nietrywialne zagadnienie, jak z kwantowego opisu wytłumaczyć nasz świat klasyczny. No i dekoherencja prowadzi do czegoś, co można nazwać obiektywizacją. Mianowicie, jeśli nasz układ kwantowy oddziałuje z jakimś większym układem, który powoduje jego dekoherencję, a ten większy układ z kolei oddziałuje znowu z jakimiś następnymi układami we wszechświecie i to się tak wszystko propaguje, to ta cecha fotonu, na przykład pójście górną i dolną ścieżką, ta informacja się replikuje w świecie zewnętrznym, a przez to zaczyna być dostępna dla bardzo wielu różnych obserwatorów, którzy zgodzą się ze sobą co do swoich obserwacji. I to mniej więcej leży u podstaw takich teorii, które próbują tłumaczyć pojawienie się takich obiektywnych własności wszechświata, czyli czegoś, co byśmy nazwali światem klasycznym. I to nawet ma bardzo ładną nazwę kwantowego darwinizmu. Chodzi tutaj o to, że właśnie w wyniku dekoherencji przeżywają te własności fizyczne, które jakby mają naturalną zdolność replikowania się w otoczeniu i ulegania tej obiektywizacji. I w tym sensie świat klasyczny powstaje jako wynik takiego kwantowego darwinizmu. No i teraz niestety jest przykra prawda, że koty Schrödingera po prostu nie są przystosowane do tego procesu selekcji naturalnej i dlatego nie powiemy, że umierają, tylko powiemy, że nie mają szansy na przetrwanie. Dziękuję bardzo.